tematu Kubikson, nie kończymy edycji, lecimy. Mamy trzeci dzień edycji, uwaga, na serwerze jest o godzinie 16 w poniedziałek ponad 200 osób. Ponad 200 osób. Proszę Państwa, to jest ewenement w skali światowej gry naszej Minecraft. Z każdym dniem jest coraz więcej graczy, wszystkim się zajebiście gra. Tutaj zamiast klepać się i jeść koksa na trzech, musicie ogarniać tarcze, macie potki, macie nether, jest nether on, macie potki, macie spawnery. Dzisiaj 18 jest end, dlatego zapraszam was bardzo. Będziemy wszyscy razem niszczyć smoka, później szukali tych elytr i tak dalej, ale to już będziecie się mogli klepać, czyli klepy będzie. Będziecie, no to jest coś niesamowitego. Poprawiliśmy resp mobów i teraz już wszystko działa. Serwer jest only premium, więc żadnych cheaterów nie ma. Jeżeli chcecie kupić premkę, no to myślę, że na ludzi możecie to zrobić nawet za 10 zł, więc z premką nie jest problem. Nie ma cheaterów, ponieważ serwer jest tylko premium. Jeżeli ktoś ma cheaty, to już się tepa 10 adminów w ciągu sekundy, jeżeli coś się wyświetli na czacie. A teraz chciałem powiedzieć, jakie są kuboidy i jaki jest klimat tego serwera. Bo to jest po prostu niesamowite, tepa się do Guildy Krew, zobaczcie. Uwaga, i co widzimy? Widzimy graczy z tarczą i zobaczcie, oni budują zamek, Gildia Krew buduje zamek. To jest gildia, która kiedyś grała na skafie, zobaczcie, oni wszyscy zapieprzają, budują zamek. No to jest hit po prostu. Patrzcie, zobaczcie, schody, jak ze starych czasów. No ja się czuję, jakbym się cofnął w czasie w tym momencie. Jeżeli jeszcze nie gracie, to po prostu wbijcie teraz, bo itemy na gildy są naprawdę łatwe. Je itemy. Macie mnóstwo krów, mnóstwo owiec, mnóstwo, no wszystko jest, możecie kupić na spawnie, no itemy są na gildie łatwe, możecie zacząć w każdej chwili grać na serwerze. Nie musicie kopać, możecie iść do netheru po potki, tutaj widzę duzar, będzie ogarniany. A my się tepamy do kolejnej gildy, żeby ocenić, zobaczmy, no zgon teraz zabito, zobaczmy GATP, zgon. Zgony tu, oj widzicie? Proszę bardzo, zgony już są, miały tutaj wbite, creeperkiem chyba ktoś patrzył, chyba TNT strzeli, proszę bardzo. No i ktoś im się wbił, no i ekstra, no i zobaczcie, no i ktoś im się wbijał, no. Ja tu trochę rozwaliłem, przepraszam was, Gildios Goon. Zobaczmy na szybko tu was, ilu was tam jest, co wy robicie i zaraz celnimy kuźwa kolejną gildę, dobra, TP. Ravanix. Niedobre. Zobaczmy co oni dorobią. Wszyscy kopią, zobaczcie, idę na Vanisa, żeby mnie przeszkadzać. Zobaczcie, jak na starych czasów, oni tu poty walą. Jakaś autopotarka, jakaś tu na stoniarce nawalają. No to jest hit po prostu, no. Patrzcie, no. Dobra, tepałem się do Kalenate, GATP MKND. MKND, proszę bardzo. Proszę bardzo, fosa jest kopana. Ojojojojoj. Uważaj. Dobra, przeżył. Zobaczcie, proszę bardzo, chodzimy. Cyk. Dobra, jak tam wejść? Dobra, cyk, jesteśmy. Zobaczmy, co tam się dzieje. Niedobry. Proszę bardzo, tutaj wszystko. No po prostu, Kubo, jest klimat zajebisty. Na czacie jak ktoś zabije, to jest spam GZ-ów. Coś pięknego po prostu. Dobra, tepnijmy się dalej do następnej gildii. GATP GATP Sexy. No i pięknie. Zobaczcie. Platforma. Tutaj już robią fos. Przepraszam, fosę. Zaraz pójdziemy do netheru, mam pokazać, jak jest w netherze. Tam ktoś biega. Dobra, tu jest spadzik i lecimy na dół. No proszę państwa, no. Ja nie mam pytań. No nie mam pytań. Niech mi ktoś powie. To nie jest piękne ten serwer, to jest piękne, to jest hit. I tu edycja nie będzie trwała 3 dni. Zaufajcie mi, bo jest coraz więcej graczy. No zobaczcie, no, to jest podpisane stoniaczki. Vertypel, nie wiem czy znacie, to jest człowiek, który grał na hardkorach, no. Ci co znają, niech napiszą nawet, to jest człowiek legenda według mnie, jeżeli chodzi na hardkorach. To jest coś ala Seba 4X i tak dalej, on napieprza tu równo. Z gildą Sexy. Tutaj jakiś ten, tu nie wiem, tu jakieś enchanty, tu ten tekst, no hit po prostu, no. Dobra, tepnijmy się jeszcze GATP, o Danuta jest, zobaczmy Dany co robi. Danuta, proszę bardzo, też design robią chłopie, no to jest niesamowite po prostu. Zobaczmy.
Proszę bardzo, podkarki. Zobaczcie, no coś niesamowitego po prostu. Jak ktoś nie gra, to nie, niech żałuje, bo to jest naprawdę według mnie No, to. Artywni się do byle kogo, dobra, tu typ robi, nie wiem, kreta. TP, tepnijmy się z kilku graczy, może jakąś bazę spotkamy. Tu Steve zaczął grać dopiero, no i bardzo fajnie. Tutaj nie wiem, coś od Janie Pawła. Tutaj chłopy na spawnie stoją, kampią na ścinę typy. Na trzcinę, bo to jest darmowa. Dzisiaj będzie N, no i pokażę wam może jak Nether wygląda. Cyk, wchodzicie na spawnie do Netheru. Jesteście w Netherze. Tu macie takie schodki, które się nie da rozwalać. I macie piękny Nether. Tu macie jakieś spawnerki, wam daliśmy. Picuś, glancuś w ogóle. O, patrzcie, gildiastek się klepie, może tepniemy się do grzyba. Grzyb, dobra. Ojojoj, zabrałem mój temnik. Dobra, patrzcie, klepali się w kanionie. O, tu jest... A to pod seksy się klepali. Zawsze jak blisko kuboidy. Nie, a nie, bo to jest gildia. A to jest kolejna gildia. To jest gildia 666. A nie, tak? Nie, to jest gildia seksy chyba. Dobra, nieważne. W każdym razie atmosfera jest zajebista na serwerze. Przypominasz, wejściówki są już dla wszystkich. Zobaczcie, jak się klepać. Zobaczcie, jak jest klepa z tarczami. SSS zrobię, będzie na miniaturkę. Jakbyście się mogli klepać pod zamkę, no lepsze sesje zrobił panowie, możecie? Pop tu robi zamek, no to jest hit. Zobaczmy, patrzcie, o DJ Play, zobaczmy co ma wykuł. O, to chyba przyszłem z zero, bo ma mało, jakby wykuła seksiak. I zobaczcie, strength dwójki, speedy. Tutaj podpowiem wam, że jak ktoś bije strenar, to używacie tarczy i wtedy on ma problemy. No to jest nowe PvP, no tutaj inaczej się klepie niż przez 10 lat i musicie znać różne taktyki. Robi grzyb. No i powiem wam tak. To jest hit. To jest według mnie hit, a jeszcze powiem wam, że podki się inaczej craft tutaj robi, więc musicie obejść sobie poradnie i tak dalej, bo ludzie mówią, że podki nie działają, a tu po prostu źle je craftują. No i to byłoby na wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na serwer. No jest hitem ten serwer w moich oczach. Dzisiaj 18 będzie live z Endu. No i w sumie to tyle. Zapraszam i do zobaczenia na serwerze. Nada.